Nie ma już wśród nas, naszych znajomych, naszego prezydenta z małżonku, prezydenta na ojczyźnie, generalicji, także duchownych wszystkich obrządków, którzy lecieli do Katynia, aby oddać cześć tam pomordowanym żołnierzom. To długo, ale my pamiętamy ich wszystkich, tym bardziej tutaj na Podlasiu, gdzie lotnictwo i lotnicy są w naszych sercach. Jestem ogromnie Państwu wdzięczna, że byliście, jesteście ze mną zawsze, jesteście moją siłą. Ja naprawdę tutaj przyjeżdżałam, bo wiecie, co ja mogłam czuć. Zresztą tyle razy już Wam opowiadałam, że wiecie, jak bardzo mój mąż został skrzywdzony, zhańbiony. I tu ziemia podlaska tuliła moje łzy. Tutaj najbardziej modliłam się do naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, prosząc go codziennie i płacząc, syna oficera Wojska Polskiego, aby dał mi siły.